Lech Flaczyński, germanista, tłumacz, z zamiłowania alpinista i podróżnik. Tak w kilku słowach opisać można tego niezwykle ciekawego człowieka. Do tej krótkiej charakterystyki dodać jednak warto, że posiada również dar opowiadania o swoich pasjach. Już po pierwszych zdaniach opowieści wpadłeś, jesteś razem z nim gdzieś wysoko w górach. Czyli zapakowałem plecak, pojechałem, tam musiałem niestety skłamać, że jestem w ramach jakiejś innej wyprawy. Osoba się nie wolno spinać, ale udało mi się. Piątkowe spotkanie w muzeum poświęcone było ostatniej wyprawie na jeden z najtrudniejszych himalajskich ośmiotysięczników Nanga Parbat, którą Lech Flaczyński odbył z synem Wojtkiem. Chcieli zmierzyć się z tą niebezpieczną górą, która nie na darmo nazywana jest Killer Mountain. Sama góra jest piękna, sam kuluar, który żeśmy pokonali, kuluar Lwa, to jeden z najdłuższych kuluarów do pokonania w Himalajach, ma 2 km długości. Kończy się jeszcze taką 200-metrową pionową ścianą, ścianą Kingshofera. Przejście tego odcinka należy do takich kluczowych trudności himalajskich. To nam się udało pokonać, ale dla nas, ja jestem starym wspinaczem alpejskim, no to nie były to aż takie ekstremalne może trudności. Dla mnie atrakcją miała być góra, czyli te duże wysokości, no niestety nie udało się. Ich wyprawa wpisała się w czarny rok w dziejach himalaizmu. Nie tylko z powodu tragicznych wypadków, w których zginęli wspinacze, ale także dlatego, że w Himalaje i Karakorum wdzierają się konflikty polityczne i biznesowe. Nanga jest piękną górą, no i Nanga Parbat ma największe, najwyższe ściany na świecie. A jako że Nanga Parbat od północy i od zachodu opływa Indus, olbrzymia, kolosalna dolina, także od dna rzeki do wierzchołka na odległości 25 km wznosi się ta góra 7000 metrów ponad poziom rzeki. Sama ściana północna ma 4,5 km wysokości. Nasza ściana, tam gdzie myśmy się z nią mierzyli, ścianą Diamir, liczyła sobie 3900 metrów wysokości. Trudno znaleźć na świecie tak potężną ścianę lodowo-skalną. No i ta droga, którą myśmy próbowali przejść, droga Kingshofera, no to też jest tak bogata w trudności alpinistyczne, uchodzi za jedną z najtrudniejszych gór do zdobycia, Nanga Parbat i K2. Także ciągnie nas, żeby tam jeszcze raz pojechać. Odczekamy pewnie jakiś czas, aż sytuacja się troszeczkę unormuje. W tej chwili też tam są ludzie od strony południowej, co prawda. Jak na razie nie dochodzą żadne złe wieści od nich. Niewielkim pocieszeniem dla nas jest to, żeśmy wzięli udział w takiej ekspedycji, która przejdzie po prostu do historii himalaizmu, jako że po raz pierwszy w historii zaatakowano obóz himalaistów w górach. Do tej pory się to nigdy nie zdarzyło. Natomiast nasze nadzieje na zmierzenie się z dużymi wysokościami wtedy, w niedzielę 23 czerwca, który sobie jak bańka mydlana. No i ten żal do dzisiaj nosimy w sercu, stąd nasza szybka decyzja, żeby w kwietniu ponownie wyjechać w góry. Ta zadra trochę może zbyt mocno jeszcze w nas siedzi i nieraz się zastanawiałem, czy gdybym pojechał jeszcze raz pod Nanga Parbat i miał przespać pierwszą noc w tej bazie pod Nangą, no to chyba bym nie był w stanie zasnąć. Dlatego jedziemy tym razem w Himalaje, ale nepalskie, do Nepalu, tam już jest spokojniej. Partyzantka komunistyczna już w tej chwili tam nie szaleje, także jest tam całkiem bezpiecznie. Tam tylko będziemy się mogli obawiać góry, a nie ludzi, którzy tam mieszkają. Podczas spotkania Lech Flaczyński opowiadał o swojej pasji, alpinizmie. Na licznych fotografiach pokazywał klimat muzułmańskiego kraju, jakim jest Pakistan. Nie zabrakło też przepięknych himalajskich krajobrazów. Tyle w muzeum, natomiast wszystkich tych, którzy chcieliby ponownie spotkać się z Lechem Flaczyńskim, zapraszamy już w lutym do teatru. Alpinista będzie gościem dyskusyjnego klubu filmowego, a spotkanie z nim odbędzie się po pokazie filmu Czekając na Joe. Film jest ekranizacją wyprawy dwójki alpinistów w Andy peruwiańskie. Jest to prawdziwa historia ekspedycji, podczas której doszło do wypadku, a wspinający się przyjaciele musieli zmierzyć się z trudnymi decyzjami na granicy życia i śmierci.